gdyby ktoś rok temu w pierwszej klasie powiedział mi, że będę tutaj teraz stała, to na pewno bym nie uwierzyła. Olimpiada Przedsiębiorczości. Myślę, że jest to jak na razie najcenniejsze doświadczenie w moim życiu, ponieważ sprawiło mi to bardzo dużo radości, satysfakcji. Dowiedziałam się, co sprawia mi właśnie radość i co chciałabym robić w życiu, dlatego bardzo za tę możliwość dziękuję. Z Olimpiadą Przedsiębiorczości jestem związana od jej pierwszej edycji. Pamiętam, jak po raz pierwszy moi uczniowie w świetlicy pisali etap szkolny olimpiady, jak potem po raz pierwszy pojechaliśmy do Wrocławia na słynne case'y, a potem pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj do Warszawy, żeby zdobywać laury olimpijskie. Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że Olimpiada Przedsiębiorczości jest największym projektem, w którym startujemy. Projektem, który promuje postawy przedsiębiorczości, w którym młodzież zdobywa wiedzę merytoryczną, ale też uczy się umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, radzenie sobie ze stresem czy autoprezentacja. Jestem pełen podziwu i bardzo, bardzo serdecznie Wam gratuluję. A przede wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję, że możemy się spotkać dzisiaj w Pałacu Prezydenckim. Dziękuję Wam za ten wielki wysiłek, a Państwu profesorom i dyrektorom szkół bardzo serdecznie dziękuję za pracę znacznie większą niż to standardowo przewidziano, a przede wszystkim opiekę nad uczniami, która umożliwiła im dotarcie tak bardzo wysoko w tej przecież niezwykle trudnej olimpiadzie. Z wielką przyjemnością wręczyłem Państwu te gratulacyjne listy. Przedsiębiorczość jest czymś niezwykle ważnym, a ta olimpiada przecież uczy nie tylko przedsiębiorczości, nie tylko o przedsiębiorczości, ale to także wiele innych umiejętności. No chociażby zmusiliśmy tutaj naszą pierwszą laureatkę do tego, żeby wystąpiła publicznie. To wcale nie jest taka prosta sprawa. Większość ludzi mówi, że wystąpienia publiczne to jest jedna z tych rzeczy, których się najbardziej obawiają, więc to jest kolejna umiejętność, tak? Stanąć przed audytorium, przed kamerami i powiedzieć kilka słów, zaprezentować się. Właśnie, umiejętność w ogóle prezentacji, tak? To jest to, czego uczy ta olimpiada, umiejętność negocjacji. A więc tak wiele różnych ważnych umiejętności, w których się Państwo wykazaliście i z całego serca tego gratuluję. Życie przed Wami i mam nadzieję, że ta olimpiada będzie Wam przydatna nie tylko dlatego, żeby zdobyć wiedzę, nie tylko dlatego, żeby spotkać się tutaj, być, poznać też i nowe koleżanki i kolegów, ale także, że przyda Wam się ona w przyszłości, w studiach, które będziecie niedługo wybierać, czy które już wybieracie i w ogóle w życiu, bo bardzo potrzebujemy młodych, zdolnych przedsiębiorców, bardzo potrzebujemy młodych, zdolnych ludzi biznesu. Może niektórzy z Was będą mieli jeszcze tą przyjemność, żeby przybyć do Pałacu Prezydenckiego czy kiedyś na inne spotkanie z prezydentem po to, żeby na przykład odebrać prezydencką nagrodę gospodarczą jako menedżerowie jakichś wielkich firm, czy może jako bardzo właśnie zdolni biznesmeni, którzy sami swoją działalność gospodarczą prowadzą, swoje przedsiębiorstwa, czy też może po nominacje profesorskie, jeżeli ktoś wybierze drogę naukowego rozwoju i też do Pałacu Prezydenckiego przybędzie. Ale dziś przede wszystkim Wam chciałem pogratulować zdolności, chciałem Wam pogratulować umiejętności ciężkiej pracy. Wiem, o czym mówię, bo sam z rozrzewnieniem w jakimś sensie wspominam swoją Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, której byłem finalistą, nie byłem laureatem, ale byłem finalistą i miałem tą wielką przyjemność, żeby właśnie przyjechać z mojego Krakowa tutaj na finał do Warszawy. I było to duże przeżycie dla mnie, bardzo ciekawe, bardzo pouczające i właściwie pamiętam, chociaż to już było dawno temu, to pamiętam w detalach wszystko to, co z tą olimpiadą się, wiązało. Już po raz 14 mam przyjemność mówić o nowym haśle. Wiem, że to wszystko Państwa bardzo interesuje, jakie będzie hasło. Nie wiem, czy Państwo zgadniecie, ale zaraz się pojawi tutaj na ekranie. A mianowicie nowym hasłem jest zarządzanie różnorodnością w organizacji.